W Legnicy od poniedziałku do środy odbywało się ogólnopolskie sympozjum biblistów, którego organizatorem było Stowarzyszenie Biblistów Polskich. Do Legnicy przyjechało ponad 100 badaczy Pisma Świętego. Profesorowie, duchowni i świeccy, którzy badają na co dzień Pismo Święte w odniesieniu do najnowszych odkryć, zbierają się raz w roku w różnych miejscach w Polsce, żeby dzielić się swoim doświadczeniem pracy metodologicznej. Legnica została gospodarzem wydarzenia ze względu na przypadający w tym roku jubileusz 25 lat istnienia diecezji legnickiej. W szeregach Stowarzyszenia Biblistów znajdują się najwybitniejsi polscy znawcy Biblii. Podczas legnickiego sympozjum pracowano m.in. nad nowym tłumaczeniem tzw. Biblii Tysiąclecia. Pracujemy nad nową rewizją tłumaczenia Pisma Świętego, które jest nazywane Biblią Tysiąclecia. Powstaje szósta rewizja w dużym zespole i między innymi zajmowaliśmy się tutaj tym zagadnieniem, żeby wypracować odpowiednie sprawy metodologiczne, żeby skompletować zespoły. Dla diecezji legnickiej sympozjum było wydarzeniem prestiżowym, ponieważ wzięli w nim udział m.in. rektorzy najważniejszych uczelni w Polsce. Trzydniowy zjazd biblistów zakończyła msza święta w legnickiej katedrze.